chorobach nowotworowych kobiet i profilaktyce leczenia dyskutowali dziś lekarze i pracownicy naukowi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Konferencja naukowa pozwoliła nie tylko zwiększyć świadomość badań, ale również spotkać się ze specjalistami. Na choroby nowotworowe zapada dziś zarówno w całym kraju, jak i w regionie coraz więcej osób. Ta choroba cywilizacyjna jest też jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Dlatego ogromnie ważna jest profilaktyka, mówi dr Ewa Kleszczewska z Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Suwałkach. Mamy tutaj swoją maleńką cegiełkę. Otóż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach od 2013 roku prowadzi program profilaktyczny, których jednym z dziedzin jest namawianie młodych ludzi do tego, żeby podjęli odpowiedzialność za własne zdrowie i właśnie zaczęli się badać. Problem w dużej mierze dotyka kobiety. Rak piersi jest najczęstszym występującym nowotworem złośliwym. W Polsce na 100 tysięcy osób około 30 choruje na raka piersi, mówi Elwira Matuszewska, onkolog z Białegostoku. W Polsce mamy 16 800 zachorowań i ponad 5 600 zgonów. Zachorowalność na ten nowotwór stale wzrasta. Również umieralność stale wzrastała od lat 60. XX wieku, ale w Polsce ostatnio obserwujemy bardzo łagodną tendencję malejącą w odniesieniu do umieralności z powodu raka piersi. Profilaktyka, jak się okazuje, nie oznacza tylko cyklicznego badania. Wszystko zaczyna się bowiem od wiedzy i zdrowego trybu życia, dodaje Kleszczewska. Takich elementów jest bardzo dużo. Wiadomo, że głównym elementem jest zdobycie wiedzy, tak? Bo wiedzieć to już jest 30-40% sukcesu. Dalej tą wiedzę trzeba przełożyć na nasze zachowania, na nasze życie. No i jest ten kolejny aspekt, który jest niezwykle ważny, to są badania i wykonywanie badań, a także monitorowanie stanu własnego zdrowia.